Witam wszystkich ojców bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym rozważaniom rozdziałów z książki Ojciec, strażnik rodziny Jamesa Stensona. Dzisiaj porozmawiamy o pracy, bo przychodzi taki moment, kiedy dzieci idąc do liceum postanawiają też zarabiać prawdziwe pieniądze w prawdziwej pracy. I naszym zadaniem jest właśnie pomóc im ukształtować do końca ich sumienia, osądy, pokazać im zdroworozsądkowe podejście, ale też jakby wskazujemy im, jak być odpowiedzialnymi pracownikami, ludźmi aktywnymi, uczciwymi. Generalnie cieszy nas ta dojrzałość w każdym aspekcie, oprócz oczywiście życiowego doświadczenia, które właśnie zdobywają. To jest taki moment, kiedy możemy im towarzyszyć, wzmacniać, po to, żeby za kilka lat sami mogli świetnie sobie radzić na rynku pracy. To jest też nasz obowiązek, aby zapewnić im taką możliwość rozwoju, taką możliwość sprawdzenia się w nowych okolicznościach, możliwość sprawdzenia swoich możliwości. Jednocześnie traktując ich jak dorosłych, nawiążemy z nimi jeszcze bliższą więź, a przekazując swoją profesjonalną wiedzę i mądrość, możemy zyskać w ich oczach bardzo wiele, jednocześnie uposażając ich do tego, by świetnie sobie poradzili w nowych rzeczywistościach. Autor w tym krótkim, ale jakże konkretnym rozdziale dzieli się na początku z nami takimi trzema radami, od czego warto zacząć. Po pierwsze, warto zacząć, jak mówi autor, od wyznaczenia pewnych granic, czyli wyraźnym postawieniu, że to szkoła jest na pierwszym miejscu, a nie praca. Dodatkowa praca podczas roku szkolnego pomoże dzieciom nauczyć się mądrze zarządzać swoim czasem, bo będą miały mniej czasu na odrabianie lekcji i naukę. Dlatego będą musiały się na niej jeszcze bardziej skoncentrować, no i będą musiały pracować efektywnie. Ważne jest to, że jeżeli zacznie brakować czasu na naukę, wówczas trzeba powiedzieć, że z pracy muszą dzieci zrezygnować. Druga rada tyczy się jakby pozostawienia pewnej odpowiedzialności i doświadczenia w pełnym aspekcie tego, co będzie się działo w pracy. W przypadku hobby dajemy dzieciom możliwość wybierania, testowania, sprawdzania, a nawet mylenia się. Tak samo to tyczy się, nie wiem, z wyboru sportu czy hobby. I tu autor sugeruje, by tak samo postąpić w momencie, kiedy dzieci muszą znaleźć sobie pracę, potem codziennie ją wykonywać, bo to wszystko będzie kształtować ich cnoty, będzie pogłębiać i poszerzać to, co do tej pory my przekazywaliśmy, mówiąc o byciu uczciwym, aktywnym, o dobrych manierach, o wytrwałości, rzetelności w pracy, szczerości, takiej spójności w tym, co robimy i tym, jacy jesteśmy. To jest też taki moment, kiedy możemy pokazywać, że ta przewidywalnie, to planowanie i podejmowanie pewnego ryzyka tu będzie szalenie ważne. Jednocześnie będziemy najprawdopodobniej, one, te dzieci, będą pracować z innymi ludźmi, a więc tutaj nastąpi pełna konfrontacja i poszanowanie też innych będzie niejednokrotnie aspektem wielu rozmów. Sam pamiętam, kiedy moja najstarsza córka poszła do takiej pracy w ogródku i sam kontakt z klientami był już dla niej trudny, no bo to, jak wiemy dobrze, są różne osobowości, różne temperamenty, różne sytuacje, które powodują, że oni mają albo postawę roszczeniową, albo zbyt łagodną, albo są w ogóle niezainteresowani obsługą, a są mocno skupieni na sobie. I to jest jeden aspekt takiej pracy w cateringu. Drugi aspekt, no to właśnie ci współpracownicy, którzy zazwyczaj coś chcą osiągnąć. Jeżeli nie przestrzegają tych rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, a które wymienia autor bardzo wyraźnie i jeszcze szerzej, no to wtedy dochodzi do różnych konfliktów i to my, ojcowie, będziemy pewnie tymi pierwszymi, którzy będą wysłuchiwać pewnych rozterek i wątpliwości. Trzecia rada, którą udziela nam autor książki, to zanim właśnie zaczniemy udzielać rad naszym dzieciom, powinniśmy sami sobie zadać kilka pytań, co wiemy teraz o świecie z pracy zawodowej, czego nie wiedzieliśmy mając lat 15. Co chcielibyśmy wiedzieć przed rozpoczęciem swojej pierwszej poważnej pracy. A z drugiej strony, jakie błędy młodych pracowników dostrzegamy dzisiaj, od których chcielibyśmy ustrzec nasze dzieci.
Coś, co bardzo mnie dotknęło, to autor zwraca taką szczególną uwagę na to, że większość mężczyzn nie docenia tego, czego nauczyło się o życiu i o pracy. A prawda jest taka, że cokolwiek wiemy teraz, jest to i tak znacznie więcej niż wiedzą o życiu nasze dzieci. Dlatego my musimy je nauczyć tego, czego sami się nauczyliśmy. Jakie rady moglibyśmy przekazywać naszym dzieciom? No, tutaj pada cała lista porad, które udziela nam James Stenson, ale w takim zwrocie skierowanym bezpośrednio do naszych dzieci. On mówi, że jest lista takich najlepszych rad, jakie dają swoim dzieciom mądrzy ojcowie. I na początku przywołuje takie dość banalne pytanie, które zadawane jest kandydatom na najlepsze uniwersytety w świecie. I to pytanie brzmi: jak spędziłeś wakacje? Okazuje się, że to jest moment, kiedy ludzie oceniają dojrzałość takiego młodego człowieka, poczucie odpowiedzialności, zadając im właśnie to pytanie: jak wykorzystałeś swój czas? Bo okazuje się, że licealiści dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to taka grupa osób, którzy zachowują się bardziej jak dzieci niż jak dorośli i są generalnie albo bierni i krótkowzroczni, koncentrując swoje życie na rozrywce dnia dzisiejszego, nie planują zazwyczaj dalej niż na kilka dni lub tygodni do przodu, a pracę traktują jako potencjalne źródło pieniędzy do wydawania, a nie jako element długofalowej strategii zawodowej. Natomiast druga grupa tych młodych ludzi to tacy młodzi dorośli. Czas postrzegają jako zasób nieodnawialny, czyli coś, co można wykorzystać w sposób produktywny albo po prostu zmarnować. Zazwyczaj wyznaczają sobie takie długoterminowe cele, no i pracują, żeby je osiągnąć. W kolejnym fragmencie tego rozdziału widzimy, że autor dzieli pracę na taką pracę wakacyjną w firmie, zwracając uwagę, że to są firmy, które mają jakąś poukładaną strukturę, konkretne wyznaczone obowiązki, są zasady, które tam panują i trzeba troszeczkę w nie wejść. Autor zwraca uwagę na to, że warto podjąć taką próbę pracy w takiej firmie, ponieważ dzieci nauczą się, jak dobrze pracować, jak efektywnie zarządzać swoim czasem. Jest to możliwość w pracy w miejscu docelowym, czyli w firmie, której być może takie dziecko będzie chciało kiedyś pracować. Natomiast nie jest to takie najważniejsze, bo jakiekolwiek miejsce pracy, nawet jeżeli to będzie bar szybkiej obsługi, nauczy dziecko i profesjonalizmu, i będzie kształtować jego charakter. Autor wskazuje też na takie rzeczy, o których zwykle zapominają nastolatkowie, czyli żeby zdobyć dobrą pracę, to trzeba umieć współpracować z innymi ludźmi. Albo żeby iść do przodu, trzeba myśleć i planować z wyprzedzeniem. Pokazuje to na przykładzie miesiąca, na przykład, w którym nastolatkowie zaczynają starać się o pracę na wakacje. I jak się okazuje, im wcześniej zaczną, tym lepsze zajęcia mogą znaleźć. Potem w kilku akapitach autor przedstawia, jak zdobywa się pierwszą pracę, co trzeba sobie przygotować, jakieś dokumenty. Sugeruje, żeby poprosić znajomych kilku o napisanie referencji, podanie swoich danych kontaktowych, ale też jakby stanowiska w pracy, na których pracują. To jest bardzo ciekawe podejście, dlatego że to taki młody człowiek, wiadomo, nie ma jeszcze doświadczenia, jest gołą kartą i cokolwiek, ktokolwiek za niego poświadczy, no to już jest przykładem i zaradności, i pomaga takiemu pracodawcy troszeczkę lepiej w pierwszym kontakcie poznać tą młodą osobę. Padają takie też pomocne przykłady o to, żeby pytać znajomych o kontakty, żeby przez nich też troszeczkę poszukiwać tej pracy, żeby się nie poddawać, kiedy trzeba się dzwonić, kiedy trzeba przedstawiać swoją sprawę i to tak dość zwięźle, pytać o spotkania, no i ale też wydbać o wygląd i mieć przy sobie potrzebne informacje na swój temat, jak na przykład PESEL. Sugeruje też kilka takich fajnych trików, co zrobić po takim spotkaniu, jak sobie przypomnieć, jak zadbać o to, żeby cały czas ten pracodawca był może nie atakowany, ale żeby miał kilka skojarzeń na nasz temat. Mówię tutaj w kontekście takiego młodego nastolatka.
No i po raz kolejny pojawia się też taki element wdzięczności, do którego autor wraca, czyli za każdym razem, kiedy nam się coś uda temu młodemu człowiekowi, czy dostać pracę, czy zdobyć referencję, to właśnie mówi o tym, żeby dziękować tym, którzy wystawiają te referencje, dziękować za odbytą rozmowę. Widać, że te rzeczy ma bardzo dobrze poukładane i nie boi się tego przekazywać właśnie tym młodzieżom. Drugi przykład takiej pracy sezonowej to przykład pracy, jakby to na, można powiedzieć, na własnym, we własnym biznesie. No bo jeżeli młody człowiek jest zajęty, jeszcze nie wiem, być może się uczy jakichś dodatkowych języków, czy ma dodatkowe zajęcia, czy planuje też oddać się swojej pasji w połowie swojego wolnego czasu, no to wtedy nie może pracować w pełnym wymiarze godzin i autor sugeruje, żeby spróbował działać na własny rachunek. I daje fajne przykłady, że może to być oferta skierowana do sąsiadów, którzy potrzebują pomocy, chociażby gdzieś w najbliższym obejściu, przy pieleniu ogródka, koszeniu trawy, sprzątaniu czy drobnych naprawach. Podają rady, jak przygotować się do takiej formy pracy, między innymi co przygotować, na przykład wizytówki, pokazuje, jak określić stawki, przejście po sąsiadach, jak odpowiadać im na pytania, opowiadać o sobie, no generalnie jak zrobić dobre wrażenie. I jednocześnie nie przejmować się, że no nie wszyscy będą zainteresowani tymi usługami. Jest, pada też kilka takich uwag porządkowych, o punktualności, o przestrzeganiu porządku, o zaangażowaniu, o poszanowaniu prywatności, no i też o zapisywaniu swoich przychodów i wydatków, no i znowu o wdzięczności każdemu ze swoich klientów po zakończonym sezonie. Bo jak wskazuje tutaj autor, ludzie oceniają nie tylko to, co się robi, ale przede wszystkim oceniają człowieka. Bardzo krótki rozdział, bardzo napakowany ciekawymi spostrzeżeniami. I tak jak myślę sobie, wspominam swoją pracę jako drugą i trzecią, patrząc na pierwsze prace moich nastoletnich córek, myślę, że to jest doskonały rozdział do tego, żeby nawet kiedy twoje dzieci nie chcą jeszcze podejmować pracy albo dopiero o niej myślą, rozpocząć od takiej refleksji, od przeczytania go, od podjęcia kilku trudnych tematów, ukazania, co jest najważniejsze w tej pierwszej pracy, na co zwrócić uwagę i jak się do tego przygotować, żeby to przyniosło jak największe owoce. Myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, kiedy za pomocą wolontariatu dziecko może przetestować bycie i pracę w każdym miejscu tak naprawdę, od szpitala po zakład kosmetyczny i pomimo, że nie dostanie za to jakiegoś dużego wynagrodzenia, to może być to forma sprawdzenia się, czy to miejsce, to środowisko, tacy ludzie z takimi aspiracjami, to będzie dla mnie dobry kierunek rozwoju dalszej nauki i zdobywaniu kolejnego doświadczenia zawodowego. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam do tego rozdziału, którego rozwinięcie znajdziecie w następnym, gdzie dużo jest mowy o tym, jak się zachowywać, jak sobie świetnie radzić, jak właśnie ubogacać się w miejscu, w którym podejmuje dziecko pracę. Do zobaczenia w następnym odcinku.